Punktu naszego programu, a będzie nim konkurs piosenki krakowskiej dla dzieci z klas od 0 do 3. Uczestnicy konkursu mogą śpiewać tradycyjne ludowe piosenki z regionu krakowskiego lub zupełnie nowe, ale napisane w gwarze krakowskiej. Piosenki śpiewane gwarą będą oczywiście dodatkowo punktowane, jak to na takim właśnie festiwalu i konkursie. A konkurs oceniać będzie jury w składzie. Pani Lidia Bogacz, aktorka teatru imieniem Juliusza Słowackiego. Brawa. Brawa. Pani Monika Bylica, pianistka i pedagog muzyczny. I pani Barbara Żebrowska, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jury już w komplecie, już gotowe do oceniania, życzliwym okiem oczywiście i uchem. W związku z tym na scenę zapraszamy teraz, szanowni państwo, pierwszą uczestniczkę tego konkursu, Ewa Mikurda, zapraszam cię. Zapraszamy Ewciu, bardzo do mikrofonu. Klasa druga Szkoły Podstawowej w Białym Kościele zaśpiewa piosenkę tradycyjną na krakowskim rynku. I proszę państwa, krótki komunikat. Zapraszamy do quizu na wygodaną parę. Zapraszamy, przypominamy, że jest taki quiz i można naprawdę się wygodać. I można zdobyć świetną, naprawdę nagrodę, podobnie jak w czasie maratonu krakowiaka, do którego też zapraszamy państwa serdecznie, można się już zapisywać. A teraz już Ewcia i jej piosenka. Słuchamy. Hej, na krakowskim rynku maki i powoje, maki i powoje. Chłopcy i dziewczęta malowane stroje, chłopcy i dziewczęta malowane stroje. Pan lajkonik, nasz lajkonik, po Krakowie ciągle goni. Lajkoniku, laj, laj, bo przez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Lejkoniku, lej, lej, poprzez cały kraj, kraj. Lejkoniku, lej, lej, poprzez cały kraj. Hej, na krakowskim rynku kręcą się gurole, kręcą się gurole. Sprzedają serdoki, kupują korole. Sprzedają serdoki, kupują korole. Ten lajkonik, nasz lajkonik, po Krakowie ciągle goni. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Krakowskim rynku gołębie zleciały, gołębie zleciały. Słychać jak tam grają mariackie hejnały. Słychać jak tam grają mariackie hejnały. Ten lajkonik, nasz lajkonik, po Krakowie ciągle goni. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Lejkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lejkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Hej, na krakowskim rynku grają na bębenku, grają na bębenku. Czarnokóra szczubem tańczy z Jakubem. Czarnokóra szczubem tańczy z Jakubem.
ten lajkonik, nasz lajkonik po Krakowie ciągle goni. Lajkoniku, laj, laj, bo przez cały kraj, lajkoniku, laj, laj, bo przez cały kraj, lajkoniku, laj, laj, bo przez cały kraj, lajkoniku, laj, laj, bo przez cały kraj. Ewa Mikurda, druga klasa Szkoły Podstawowej w Białymkościele. Bardzo ci dziękujemy. I kolejna uczestniczka dzisiejszego konkursu, Wiktoria Klimara, klasa trzecia Szkoły Podstawowej w Białymkościele. Wiktoria zaśpiewa dla nas piosenkę tradycyjną Krakowiaczek 1. Śmiało. Krakowiaczek jeden miał koników 7, pojechał na wojnę, został mu się jeden. 7 lot wojową, szabli nie wyjmował, szabla serce miała, wojny nie widziała. 7 lot wojową, szabli nie wyjmował, szabla serce miała, wojny nie widziała. Krakowianka jedna miała chłopca strefna, a dziewczynkę z wosku, wszystko po krakowsku. Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury, kto mi wejdzie drogę, ja na niego z góry. Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury, kto mi wejdzie drogę, ja na niego z góry. Krakowiaczek ci ja, z czerwoną czapeczką, szyta kierezy ja, bucik z podkuwecką. Gramy wciąż muzyka, a kółka cepocą, jak małe księżyce, blasku się migocą. Gramy wciąż muzyka, a kółka cepocą, jak małe księżyce, blasku się migocą. Mara ze Szkoły Podstawowej w Białymkościele, bardzo dziękujemy. A teraz pierwszy chłopak w dzisiejszym konkursie, Paweł Skwierawski, trzecia klasa Szkoły Podstawowej w Białymkościele. Biały Kościół ma mocną reprezentację. Paweł zaśpiewa piosenkę Hej, od Krakowa jadę, i chyba nie tylko zaśpiewa. Super. Dziewczyny ulubione, bo mi nie chcieli dać osady nam, dziewczyny ulubione. Osadyna, jak ja o tobie myślę, żebyś ty wiedziała, osadyna, jak ja o tobie myślę. Ja o tobie myślę i myśleć nie przestanę.
przy tobie, dziewczyno, Hosadyna na zawsze pozostanę. Przy tobie, dziewczyno, Hosadyna na zawsze pozostanę. Białego Kościoła, trzecia klasa podstawówki. Bardzo dziękujemy. Piękny występ. I jako ostatnia z Białego Kościoła wystąpi Zuzanna Oczkowska, także z trzeciej klasy, a zaśpiewa dla Państwa, dla konkursowego jury, piosenkę Skowroneczek śpiewa. Kościoła. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy też panu Jarosławowi Janeckiemu za piękny akompaniament wszystkim śpiewającym młodym artystom. I kolejna uczestniczka konkursu, Maja Snopek z trzeciej klasy zespołu szkolno-przedszkolnego w Modlnicy, która zaśpiewa piosenkę W moim ogródecku. Napój mi, Maniusiu, mego kunicka. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję. Bo się kunia boję, bo mi jestem młoda. Nie chcę, nie napoi, bo się kunia boi. Bo się kunia boi, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoi, bo się kunia boi. Bo się kunia boi, bo jestem młoda. Powiedz mi, Maniusiu, kto cię omaił? Jasienko,
właśnie. Sądzę i tobie powiedzieć, skądzę mam to wiedzieć, ty mnie mama da. Skądzę ma to wiedzieć i tobie powiedzieć, skądzę ma to wiedzieć, ty ją mama da. Skądzę ma to wiedzieć i tobie powiedzieć, skądzę ma to wiedzieć, ty ją mama da. Snopek z zespołu szkolno-przedszkolnego w Modlinicy. Dziękujemy ci bardzo. Zanim przedstawię państwu naszą następną artystkę, która już wbiegła na scenę, to jeszcze przywitam starostę krakowskiego Wojciecha, pana Wojciecha Pałkę, który jest gdzieś tutaj wśród nas. Dzień dobry. Miło nam, że jest pan z nami i że pan z nami się razem będzie dalej bawić. A na scenie, szanowni państwo, jest już Amelia Kozieł z zespołu Szycowianie. Amelka chodzi do zerówki, zaśpiewa dla państwa piosenkę Powiadają ludzie, ale jak państwo widzą, nie sama, będzie jej towarzyszyć uśmiechnięty Jerzy Sałaja na akordeonie. Bardzo proszę. Rośnie w polu trowka, nie każdo jednako. Powiadają ludzie, że ją nie czerwono. Rośnie w polu trowka, nie każdo zielono. Rośnie w polu trowka, nie każdo zielono. Tam na polu sosna cztery lata rosła. Powiadają ludzie, że ją nie urosła. Powiadają ludzie, że ją nie urosła. Chociaż mnie duża, ale w pasie gipka. Ale jak urosnę, to będzie o mnie bitka. Ale jak urosnę, to będzie o mnie bitka. Amelia Kozieł, zespołu Szycowianie i pan Jerzy Sałaja grali i śpiewali dla państwa. Mamy kolejną śpiewającą artystkę. Zapraszam cię na scenę. Także z zespołu Szycowianie Zuzanna Kowalik z pierwszej klasy, która zaśpiewa piosenkę Hej, od Krakowa jadę, z tym samym, jak widzimy, znakomitym akompaniatorem. Osady na i piękne okolice. A nazwa naszej wioski od Wojciecha powstała. Kiedy z kom uderzył osady na to woda wytycała. Jak sąsiedzi za borty Polskę celno osady na Szycaną wystawili. Uniwerek Ludowy, ta nazwa jest nam znana. Młodzież całej polskich osady na powiedzę wyjeżdżała. A teraz metropolia, tu centrum gminy stoi. Wygląda wspaniale, osady na konkursów się nie boi. Niech ta piosenka moja serca tak wam pozostanie. A jak czas pozwoli, osady na przyjedźcie na zwiedzanie. A jak czas pozwoli, osady na przyjedźcie na zwiedzanie.
Zuzanna Kowalik, zespołu Szycowianie, tutaj od Krakowa jadę, a teraz zapraszam na scenę jedyny dziś duet, chodźcie dziewczyny, z klasy trzeciej, zespołu szkolno-przedszkolnego w Modlnicy, Magdalena Nowakowska i Weronika Kupczyk. Śliczne dziewczynki z pięknym akompaniamentem, które zaśpiewają piosenkę do tekstu Bogumiły Pietrzyk Nad modlnickim stawem. Jestem nie urosła, już się do mnie śmieją. Za stawem modnickim tatareckie kosu, tatareckie kosu. Jestem nie urosła, a już o mnie proszą. Jestem nie urosła, a już o mnie proszą. A jak ją pojadę, ty moja sieneczku, usterka mi wynieś. Ty moja sieneczku, usterka mi wynieś. Usterka mi wynieś, co mi sama syła, co mi sama syła. Gdzie ją się odwrócę, będzie mi cię syła. Gdzie ją się obrócę, będzie mnie cię syła. Wynieś mi chusteczkę, te z koroneczkami, te z koroneczkami, co mnie wysywała swoimi rączkami, co mnie wysywała swoimi rączkami. Oj, ładnyś jasieńku, nicym kalafiją, nicym kalafiją, posłabym za ciebie, byleś mnie nie biją. Posłabym za ciebie, byleś mnie nie biją. Ależ ty, jasieńku, to takie lada co, to takie lada co, przychodzi przychodzi ty do mnie, tylko nie wiem po co. I Władysław Pietrzyk nad modlnickim stawem, dziękuję bardzo. A ze szkoły podstawowej w Radziemnicach przyjechała do nas Klementyna Grzesiowska z klasy trzeciej. Zapraszam cię na scenę, która będzie miała towarzystwo pana Konrada Ptaka na akordeonie i Bogdana Pałetko na kontrabasie. Zapraszam. Zaraz dojdzie zapewne. Zaczniemy bez niego? Czy czekamy? Uwaga, uwaga, zaginął pan Bogdan Pałetko, kontrabasista. Bardzo prosimy, artystka się niecierpliwi. Klementyna zaśpiewa piosenkę tradycyjną Tam pod Krakowem na Błoniu. No podałam, pan Bogdan Pałetko, kontrabasista, jest poszukiwany pilnie. Pan Bogdan Pałetko jest tutaj gdzieś? W takim razie może dołączy w trakcie, żeby artystka nie czekała na scenie, bo nie wypada, żeby kobieta czekała. Klementyna Grzesiowska, Tam pod Krakowem na Błoniu. Tam pod Krakowem na Błoniu, tam pod Krakowem na Błoniu wio, wio, wio. Wywijo Jasiu na koniu, tam pod Krakowem na Błoniu, wio, wio, wio.
i wiją Jasiu na koniu. Błannym siodełkiem siodłanym, krewnym koniku, bułanym, bułanym piórem. Błannym siodełkiem siodłanym. Kasia za Jasim chodziła, Kasia za Jasim chodziła, chodziła, oj, oj, oj. Dziecię na rynkach nosiła. Kasia za Jasim chodziła, chodziła, oj, oj, oj. Dziecię na rynkach nosiła. Ze Jasiu na chwilę, płockoj ze Jasiu na chwilę, chodź, 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 do ci wionecyk mówię. Płockoj ze Jasiu na chwilę, chodź, 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 do ci wionecyk mówię. Nie mogę Kasiu już stykać, nie mogę Kasiu już stykać, tra ta ta, bo mi na wojnę chce zjechać. Nie mogę Kasiu już stykać, tra ta ta, bo mi na wojnę chce zjechać. Jedzie na wojnę mój Jonie, jedzie na wojnę mój Janie, o Boże. A tu ze mną się stonie, jedzie na wojnę mój Janie, o Boże. A tu ze mną się stonie. Matuli, nimo mio ojca, matuli, matuli pomerli, tu ze mnie teraz mutuli. Nimo mio ojca, matuli, matuli pomerli, tu ze mnie teraz mutuli. Frygnij ze dziecko do wody, frygnij ze dziecko do wody siad ma śluz, nie będzie śmiała przez wody. Frygnij ze dziecko do wody siad ma śluz, nie będzie śmiała przez wody. Gdzie ślozy z wodą odpłyną, odpłyną plus, plus, plus. Drugiego nojdzie z dziewczyną. Gdzie ślozy z wodą odpłyną, odpłyną plus, plus, plus. Drugiego nojdzie z dziewczyną. Sorkim pod ogrody, posła sorkim pod ogrody, ogrody, łobodę. Frygnęła dziecko do wody, posła sorkim pod ogrody, ogrody, siadła śluz, nie będzie śmiała przez wody.
łynorcyk na łodzi, pływał łynorcyk na łodzi, plusk, 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 złapał to dziecię na łodzi, pływał łynorcyk na łodzi, plusk, 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 złapał to dziecię na łodzi. Utulić dziecka płac, nie mógł utulić dziecka płac, ła, ła, ła. I do burmistrza daje znać, nie mógł utulić dziecka płac, ła, ła, ła. I do burmistrza daje znać. Dzwoniono, w Krakowie dzwony, dzwoniono, dzwoniono, dzyń, dzyń, dzyń. Na ratusz dziołchy ściągniono, w Krakowie dzwony, dzwoniono, dzwoniono, dzyń, dzyń, dzyń. Na ratusz dziołchy ściągniono. Im kozoli rzędym stoć, im kozoli rzędym stoć przed sobą. Któro to, któro jego mać? Im kozali rzędym stoć przed sobą. Któro to, któro jego mać? Wszystkie stoją w wionecku, i wszystkie stoją w wionecku lelie. I no Kasinka w rąbecku, i wszystkie stoją w wionecku lelie. I no Kasinka w rąbecku. Ojco to Kasiu, ojco to, ojco to Kasiu, ojco to loboga. Topiłaś dziecię jak złoto, ojco to Kasiu, ojco to loboga. Topiłaś dziecię jak złoto. Zalywo się łzami, Kasia zalywo się łzami, flip, flip, flip. Sumituje przed sędziami, Kasia się łzami, flip, flip, flip. Sumituje przed sędziami. Na wojnę wyprawił, ja się na wojnę wyprawił, wyprawił, tra ta ta. I mnie z tym bądźką zostawił, ja się na wojnę wyprawił, wyprawił, tra ta ta. I mnie z tym bądźkiem zostawił. Niejedno serce krusyła, Kasia dziucha prymno była, oj była kiej róża. Niejedno serce krusyła. Mój
Młynorcyk pośrą na kasie. Młynorcyk pośrą na kasie uha. I już sędzią w poskłania się. Młynorcyk pośrą na kasie uha. I już sędzią w poskłania się. Wezmę ją Kasię do dumu podwolim, bo i miłot do nikło mu. Wezmę ją Kasię do dumu podwolim, bo i miłot do nikło mu. Mi Bóg do ni moje, dziecko mi Bóg do ni moje, kiej już do, będę je chował za swoje. Dziecko mi Bóg do ni moje, kiej już do, będę je chował za swoje. Konrad tak na akordeonie i Bogdan Pałeczko na kontrabasie, ale ja ci muszę jedno pytanie zadać, które chyba intryguje wszystkich. Ile było zwrotek? 21. Imponująca pamięć, szanowni państwo, dziękuję bardzo. I na koniec dzisiejszego konkursu Magdalena Pawlik z trzeciej klasy, reprezentująca zespół regionalny Tomaszowianie. Chodź Magdalenko na scenę. Magdalena zaśpiewa piosenkę tradycyjną Pasła Pastyrecka i zaśpiewa ją bez towarzyszenia, czyli a cappella. Pasła Pastyrecka, wołki ustawecka, pięknie sobie śpiewała. Przyszedł do niej zając, dział i wołki zająć, łona jemu nie dała. Nie zajmuj mi wołków, nadobny pachołku, cóż ją będę pasała. Ty mały pachołku, nie zajmuj mi wołków, bo ją będę płakała. Wyzynę ją wołki na zielone dołki, będą mi je chłopcy pas. A ja będę spała, ile będę chciała, a ze mi je kozognać. Magdalena Pawlik, trzecioklasistka z zespołu regionalnego Tomaszowianie. Dziękujemy ci bardzo. Szanowni państwo, to była ostatnia uczestniczka dzisiejszego konkursu. Bardzo dziękujemy wszystkim małym artystom i tym, którzy pomogli im się przygotować. Jury teraz udaje się na obrady, a my... Zapraszam bardzo. Wszystkie dzieciaki zapraszam tutaj na scenę. Pokażcie się, jak śpiewaliście, tak. O, ustawcie się tak ładnie tutaj. Ustawcie się. No chodźcie tutaj, chodźcie tak. Ja będę pierwszy, a wy rzędem koło mnie. O, dobrze? Tak jest. Tak. Proszę państwa, czyli ogłaszam werdykt naszego jury pierwszego konkursu piosenki dla klas od 0 do 3. No oczywiście standardowo powiem, że rzeczywiście poziom naprawdę bardzo wysoki, tym bardziej, że dopiero zaczynacie swoją karierę aktorską. Mam nadzieję, że się potoczy dalej. Wielkie brawa dla opiekunów, dla rodziców, którzy przygotowali was.
Proszę Państwa, trzecie miejsce dla Amelii Garzeł, najmłodszej uczestniczki. Brawa wielkie. Nie tylko za profesjonalizm, ale za wielki wdzięk i obyś go nigdy w życiu nie straciła. Gratulujemy serdecznie, brawa wielkie, najmłodsza uczestniczka Amelii. Oczywiście, zwycięzcy otrzymują bony zakupowe, zaproszenia do rodzinnego zwiedzenia jaskini Dopeszowej oraz zamku w Pieskowej Skale. Drugie miejsce dla Zuzanny Kwiecień za zajęcie drugiego miejsca. Przepraszam, Kowalik, dlatego że tam źle było w ogóle w naszym komunikacie. Przede wszystkim też za to, co warto podkreślić, że tekst piosenki był specjalnie zmodyfikowany do dzisiejszego konkursu, do dzisiejszego dnia, do promocji gminy, właśnie do promocji modlnicy i wielkie brawa za to. Gratulujemy. Tak, tak, to trzeba będzie zmienić. Zmienić będzie dyplom, trzeba. Nazwisko napisane. I pierwsze miejsce, i to wcale nie dlatego, że było 21 zwrotek, dla Klementyny Grzesiowskiej. Wielkie brawa. Klementyna, gdzie jesteś? Wielkie brawa. Chciałam Państwu powiedzieć, że to nie tylko za wspaniałą gwarę, za opanowanie tekstu, za 20 parę zwrotek, ale przede wszystkim za nieprawdopodobny głos, wyjątkową barwę głosu masz i masz osobowość sceniczną, która polega na tym, że ciebie się słucha po prostu i że wiesz, co śpiewasz, i to jest naprawdę bardzo cenne i ważne. Gratulacje. Wielkie brawa. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Tak, dziękujemy bardzo. To wszystko, chyba że... Ach, akompaniatorów oczywiście prosimy tutaj. Panów akompaniatorów łącznie z panem kontrabasistą. A teraz zapraszamy tutaj na scenę akompaniatorów, zwycięzców, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Proszę się pokazać tutaj przed nami. Chodźcie, chodźcie, panowie, pokażcie się. A basy kaj są. Nie ma basu. Tam, gdzie przedtem. Trudno było z takim młodym artystą zaśpiewać? No, trochę stres był. Jako pierwszy raz one występowały, to jedna stres był. A tutaj u pana, bo widzę, że tak pan to aż nasłuchiwał blisko, jak to gdzieś śpiewała. Praca z takimi małymi dziećmi to jest przyjemność. No i dzięki rodzicom przede wszystkim, którzy w większości oni trzymali pieczę. Dziękuję bardzo, dziękujemy Państwu bardzo. I dzieciaki, stańcie sobie tutaj, na pewno z akompaniamentarami zrobią Wam zdjęcie, takie ładne zdjęcie do tego, żeby było. A za pierwsze miejsce naprawdę 21 zwrotek zapamiętać i to zaśpiewać dobrze, to naprawdę ja bym nie dał rady, chyba że już za stary jestem. Dziękujemy bardzo. No tak, po troszeczku zaczynajcie sobie schodzić ze sceny. Jeszcze tutaj, jeszcze idzie. O tak, jeszcze. Pani Bogumiła Pietrzyk. Proszę bardzo. Autorka tekstu, za którym miejsce było? Drugiego miejsca, tak? Tak, tak, tak. No. Dziękujemy bardzo. Pani specjalnie na tą okazję przygotowała ten tekst? Tak, zostały przygotowane, co prawda, 3 teksty, natomiast jeden tekst zaśpiewały dziewczynki pierwszy raz. Powiem, że podziwiam je, ponieważ ćwiczenie wykonały w ciągu tygodnia. Także fantastycznie poszły, nauczyły się według mnie bardzo dobrze, wymawiając słowa gadki gwary naszej modlnickiej. Super. Dziękujemy bardzo. I teraz po troszeczku już zacznijcie sobie schodzić ze sceny. Gratulujemy. Jeszcze raz brawa dla dzieci. Brawa. I każdy dostanie dyplom. Także nie ma tak, że tutaj zostaniecie z niczym.